bardzo proszę pana profesora Prokopa o wygłoszenie jego referatu. Proszę państwa, ja zacznę na stojąco, a potem będę opadał z sił w miarę mówienia. No więc powiem, oczywiście to nie święty Franciszek był w Niniwie, tylko prorok Jonasz. I udało mu się, to znaczy po pewnych trudnościach, bo nie chciał się tej misji podjąć, ale w końcu Pan Bóg go do tego przymusił i podjął się tej misji. I wskutek jego słowa Niniwa podjęła się pokuty, nawrócił Niniwę. Ja będę tutaj mówił o, no tytuł jest Święty Franciszek w Niniwie, z takim znakiem, powiedzmy, zapytania, niepewności. O poezji księdza Twardowskiego i jej kontekstach, czy jej kontrastach, bo mnie zainteresowało tło, na którym ta poezja się pojawia i dlatego będzie tu dużo o tym tle. No inaczej mówiąc, będzie bardzo dużo o Niniwie. Ostatnio w sukurs przyszedł mi tekst Jarosława Marka Rymkiewicza w sobotnim dzienniku, bardzo taki ostry, prowokacyjny, no to się nazywa Nasza cywilizacja zdycha jak parszywy pies, więc to jest taka ostra prowokacja i do tego jeszcze jest jego wiersz. Proszę się nie pomylić, to nie jest mowa o księdzu Twardowskim, tylko o poecie dzisiejszym. Poeta idzie znikąd i nigdzie nie dochodzi. Swój wiersz, jeśli jest mądry, to po drodze głodzi. Są w nim, tym wierszu, strzygi i krwawe upiory. Poeta strzyk na głowę jest poważnie chory. To jest takim mickiewiczowskim trochę tokiem wiersza napisana, a diagnoza Jarosława Marka Rymkiewicza dotycząca poezji no, dzisiejszego świata szeroko biorąc. Tak. I jest to oczywiście wielkie uogólnienie i może spróbuję troszkę to doprecyzować. Ja swój tekst przygotowywałem przed pojawieniem się artykułu Rymkiewicza, więc się ucieszyłem, że mnie wspiera troszkę w swoich diagnozach. Proszę państwa, więc zacznijmy od kontekstów i kontrastów. Cóż dzieje się w poezji nowoczesnej, zarażonej niepokojem modernizmu, przeoranej pomysłami awangardy? Jak wiemy, poddano generalnie w wątpliwość retorykę poetyckiego dyskursu postromantycznego, zakwestionowano wiarygodność słowa, a jednocześnie zachwiało się przekonanie o spójności, o koherencji samego podmiotu. Innymi słowy, zarówno to, jak się mówi, oraz ten, kto mówi, sam autor, wpadają w coraz gwałtowniejszy wir transformacji i zakwestionowań. Czy szukać przyczyn upadku zaufania do retorycznej emfazy, do maniery poetyzowania w procesach, które dokonują się na sąsiednich obszarach językowej praktyki? Czyżby w paralelnym, tuż za miedzą literackiego pięknoduchostwa, funkcjonowaniu zdroworozsądkowej rzeczowości w języku komunikacji użytkowej, w języku produkcji, biznesu, techniki i biurokracji. No, bo to jest ten proces, który odciąga poezję od tradycji pięknego mówienia, takiego mówienia romantycznego, które właściwie zaczyna u nas trwa w młodej Polsce. Tymczasem obok mowy użytkowej, mowy praktycznego komunikowania, konkurującej skutecznie z wypielęgnowaną przestrzenią literackiej cieplarni, coraz szerzej rozlewa się dyskurs propagandy, dyskurs spolityzowanych mediów oraz, nie zapominajmy, quasi-propagandowy dyskurs reklamy. Otóż gazetowa i polityczna elokwencja wyrusza na podbój szerokiego odbiorcy, dewaluując bez skrupułów tropy i figury skodyfikowane jeszcze przez Kwintyliana. Gazetowa mowa, jak i mowa demagogów, polityków, ideologów przyczyni się do kompromitacji wiarygodności słowa. Niejako poniża, czyni nieużyteczną retorykę, której uczono w szkołach.
której przykłady zawierał kanon mistrzów. Wszakże oprócz kryzysu na linii język-świat, na linii słowo zużyte, osłabione i rzecz, referencyjność, mamy do czynienia z zachwianiem wiary w tożsamość autora, w tożsamość i wiarygodność podmiotu, czyli tego, kto wypowiada tekst, racjonalną spójność naszej osobowości, wiarygodny autorytet figury autora podważy już Freud, wskazując na słabo kontrolowane mare tenebrarum podświadomości. Podmiot twórczy okazuje się bowiem kłębkiem irracjonalnych popędów, niezdolnym do rozumnego porządkowania doświadczeń. Notabene dla dzisiejszych postmodernistów ów twórca okaże się całkowicie niestabilnym i nieodpowiedzialnym inicjatorem rozmaitych rozsklejek, to tak jest napisane roz, potem s, czyli ani wiadomo, czy to jest rozklejone, czy sklejone, rozsklejek, czy politekstów. Niektórzy tedy, zrywając więź słowa i rzeczy, referencyjność, skupią się na słowie, na jego autoteliczności, nieraz zabawowej, ludycznej. Albo uczynią z wiersza strumień luźnych skojarzeń, obszar nieprzenikalności, hermetyczności, nieraz intrygującej zagadkowością symbolu. Będą też dawać wyraz udręce w obliczu coraz jawniej demaskowanych wynaturzeń nowoczesnej cywilizacji. No więc tu jest ten, nasza cywilizacja zdycha jak parszywy pies, prawda? Udręce, jakże mocno wypowiedzianej ongiś przez Eliota, nie tylko w ziemi jałowej. Świat współczesny jako przestrzeń spustoszenia, w rozsypce, w chaotyczności bez ratunku, tak go widzi wielu twórców. Bezsens zatem i upadek, impas beznadziejności obok coraz rzadszych peanów na cześć cywilizacyjnych utopii. Katastroficzna wizja prowadzi wielu do nihilizmu, do literatury i poezji rozpaczy, inaczej mówiąc do fundamentalnego negatywizmu. Beckett w teatrze, u nas Różewicz. W takim kontekście poezja wyrastająca z przeżycia religijnego staje przed niezwykle trudnym zadaniem. Jak bowiem głosić przesłanie pozytywne, dyskurs nadziei na tle dominującego chóru czarnowidzów i proroków zagłady? Co więcej, ewentualny dyskurs pozytywny ma przecież do dyspozycji narzędzie już pozbawione wiarygodności, zniszczone wskutek nadużyć, język, który tylekroć służył oszukańczym manipulacjom, służył kłamstwu propagandy, kłamstwu bezwstydnej reklamy, a więc kompromitował się w funkcji pozytywnej, zdewaluowanej przez ideologię i złą wiarę, przez polityków i krzykliwe media. Jak wiemy, na kryzys mowy poezja XX wieku zareaguje antymową beznadziejności, językiem uduszonego, krztuszącego się poety, a więc manifestując antypoetyckość, jaskrawe prozaizowanie, ogołocenie, znowu Różewicz, jąkanie się i bełkot, Białoszewski. Autoironia, szyderstwo, autodestrukcja miały poniekąd sygnalizować porażkę dumnego prometejskiego projektu nowoczesności, projektu wyrosłego z oświeceniowej gleby. Adorno pytał prowokacyjnie, czy możliwa jest poezja po Auschwitz. No dzisiaj byśmy mogli dodać, czy możliwa jest poezja po Gułagu, prawda? Ja tu krótką taką dygresję osobistą, ponieważ ja zacząłem studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1949 roku i pamiętam ten najgorszy okres tego uniwersytetu, kiedy Szaf razem z młodym Kołakowskim wykładał marksizm, leninizm, stalinizm, kiedy Żukiewski no, niszczył starą burżuazyjną polonistykę, więc kiedy zachwycano się no, tezami Stalina o językoznawstwie, prawda? Więc pamiętam to z tego właśnie momentu no, ataku bestii, by użyć takiego apokaliptycznego słownictwa. Otóż w sumie ogłoszono klęskę programu emancypacji, tej emancypacji domagającej się całkowitego wyzwolenia człowieka. To jest to słynne człowieka, to zwycięstwo gordo Maksyma Gorkiego, które potem
Spisywano protokół upadłości, utopii totalitarnych, komunistycznych, ale także konsumpcyjnych, utopijnego raju supermerkatów. Czyżby więc ogłoszono koniec wszelkich dyskursów pozytywnych, wszelkich prób zwiastowania nadziei, niewyobrażalnych już w nowoczesnej sztuce, w mowie dzisiejszej poezji? Czyżby twórcę skazano na rozpacz w beketowskim świecie, z którego, jak powiada Miłosz, Ekonomia Divina, Bóg wycofał się ludziom, pozwoliwszy działać, jak tylko zapragną. To jest taki bardzo przejmujący wiersz Miłosza, Ekonomia Divina. Jako alternatywa owej beketowskiej czy różewiczowskiej rozpaczy, czyżby pozostał tylko postmodernistyczny, zabawowy nihilizm? Jak pisze jeden z obserwatorów współczesnej sceny literackiej, to cytat teraz jest, u podstaw świata literackiego leży szczeniacki wygłup, który na moment nabiera znamion realności, tworząc swoje logicznie nielogiczne konsekwencje, które są rzeczywiste w granicach wyobraźni i niewyobrażalne w granicach rzeczywistości. I dalej jeszcze. A celem tego będzie zawirowanie, wykręcenie porządku zupełnie po nic. Znaczy nie po coś, tylko zupełnie po nic. To jest Piotr Śliwiński, cytuje Janusza Noniewicza, Więź 2001. Można by sądzić, że pozytywność skłonni dziś jesteśmy uznawać i tolerować tylko w sztuce naiwnej, prymitywnej, u dawnych mistrzów, w romańszczyźnie, w folklorze, wreszcie w ikonie bizantyjskiej. Stąd to niewątpliwie kryzys prawdziwie współczesnej sztuki, także architektury sakralnej. Mimo wielu usiłowań, jak gdyby cywilizacja nasza tak szczelnie zamknęła się przed transcendencją, że tylko pośrednio, czerpiąc ze źródeł dawnej duchowości, możemy dotrzeć do tego, co das ganz andere, jak to określają Horkheimer i Adorno, całkiem inne, coś całkiem innego. Dwaj niegdysiejsi mistrzowie zachodniej lewicy, którzy pod koniec życia pod koniec życia już dość dawno, bo w latach, późnych latach 60., przełom 70., głosili zaskakujące sądy o niezbywalnej tęsknocie do boskości, Sehnsucht nach dem ganz anderen. To zupełnie jest nieznane. Dzisiaj, jeżeli się o nich mówi, to się mówi właśnie jako o patronach tej krytycznej teorii, ale nie mówi się o tym, że ta krytyczna teoria gdzieś pozostawiała miejsce dla właśnie czegoś całkiem innego. Naszkicowałem w ogromnym skrócie kontekst, w który ksiądz Jan Twardowski wpisuje swoją niezwykłą poezję. Przychodzi ona jakby z innego świata. Udaje mu się bowiem odzyskać utraconą wiarygodność słowa głoszącego nadzieję. Podobnym językiem u Saint-Exupéry'ego, to jest Le Petit Prince, mały książę przemawia do lotnika, który pojawia się na jego niezwykłej planecie. Równie niezwykłe, paradoksalne, dzięki radykalnej dekonwencjonalizacji, dzięki szczególnej dziecięcej niby naiwności, która stawia nieoczekiwane pytania, bywają te wiersze. Dawna wielka poezja religijna nie obiecywała wprawdzie łatwego optymizmu, łatwej nadziei. Sęp Szarzyński przestrzegał, że bojowanie byt nasz podziemny. Bywała nieraz Kochanowski hymnem uwielbienia w obliczu wspaniałości stworzenia, czego chcesz od nas, Panie. Ale gdy zwracała się ku człowiekowi i jego losom, musiała uwzględniać skutki grzechu pierworodnego, nie taiła, że drogą zbawienia będzie krzyż. Te prawdy w XIX wieku chętnie przerabiano na łzawe sentymentalne stereotypy dewocyjne, nierzadkie w pieści kościelnej do dziś, na pobożne oleodruki i gipsowe figurki. Francuzi nazywali to Art Saint-Sulpice. Kiedyś oburzał się na zbyt łatwą, kiczowatą, industrialną, skomercjalizowaną, a więc zarażoną nieautentycznością produkcję pseudoreligijną Usmans, powieściopisarz i głośny konwertyta z końca XIX wieku. Otóż wiersze księdza Twardowskiego, oderwawszy się od nihilizmu wysokiej, elitarnej poezji, narzucającej albo czarną normę, albo dzisiaj w latach postmodernistycznej mody, normę absurdalnej ludyczności, nie poddają się tej pokusie dewocyjnej łatwizny. Zwykle szukają zaskakujących odpowiedzi na trudne pytania, odsłaniają paradoksalność wpisaną w wiarę, która ucieka od utartych ścieżek,
Ucieka od bezmyślności i rutyny, od martwych schematów, od tego, co nazwalibyśmy faryzeizmem, skamieliną. Dlatego potrafi odnaleźć autentyczność religijnego przeżycia, autentyczność, którą czujemy w kolędach ludowych, w archaicznych figurach Chrystusa Frasobliwego z wiejskich kapliczek. Ale udaje mu się odnaleźć tę autentyczność, nie wpadając w dołek stylizacji. Stylizacji na naiwną niby jarmarczność. On gdzieś robił to Tytus Czyżewski, takie jego słynne pseudokolędy, pastorałki. Nie naśladuje bowiem sztuki prymitywnej, przednowoczesnych świątków czy cepeliowskich dewocjonaliów, a tego jest niesłychany zalew i niesłychana obecność, tak powiem, w mediach. W mediach, także w mediach kościelnych. Autentyczne przeżycie religijne, dialog z Bogiem, ciąży ku mistyce, jak dziennik świętej Teresy czy świętej Faustyny. Nie szuka poklasku sceny, nie bierze udziału w literackim targowisku, w literackiej giełdzie. Nie mierzy się skalą sukcesu, czytelniczego powodzenia. W tym tkwi niezwykle trudny dylemat twórczości religijnej w ogóle. Jest w zasadzie działaniem ad majorem Dei gloriam, a nie ad auctoris gloriam, dla chwały Bożej, nie dla chwały autora. Gdy pochyla się nad upadającym grzesznikiem, jest opowieścią o jego opuszczeniu, nie dorówna psalmom, gdzie wszystko już zostało nazwane i wypowiedziane. Dwudziestowieczna powieść katolicka Bernanosa Moriaka, poniekąd zainspirowana Dostojewskim i Paskalem, próbowała opisać nędzę człowieka bez Boga. To jest słynne paskalowskie La misère de l'homme sans Dieu. Kilka wierszy Miłosza również wyrosło z tego przeżycia opuszczenia raczej niż doznania łaski. Mamy zatem do czynienia raczej z wyboistą drogą Pilgrim's Progress niż z dotarciem. Spotkanie mistyczne z rzadkimi wyjątkami mniej szuka wyrazu środkami wyrafinowanej retoryki. Słynny Memorial Pascala to krótki zapis tego momentu nawrócenia. Kilka suchych słów mistycznej ekstazy. On to nosił zaszyte w swoim ubraniu. Może nie potrzebuje ich, gdyż nie potrzebuje widza ani słuchacza, czytelnika, odbiorcy. Może dlatego urzędowe życiorysy świętych, rozgadane w hagiograficznej opowieści, wydają się często blade, stereotypowe. Sztuka chętniej zatrzymuje się więc na poziomie Starego Testamentu, na etapie oczekiwania w ciemności, w udręce, w grzechu, choć nie bez nadziei wybawienia. Jej pozytywność stałaby zatem pod znakiem zapytania, jako tylko oczekiwanie pozytywności, nie magnifikat, ale u drzwi Twoich stoję, Panie. Poezja księdza Twardowskiego, jak powiedziano wyżej, oparła się nacisku negatywizmu czy nihilizmu, broni prawa do dyskursu pozytywnego, do wyrażania nadziei, mimo dramatu cierpienia, aczkolwiek nie ulega pokusie łatwizny, pokusie sztampy dewocyjnej. Tym samym sztucznie, skutecznie odrzuciła sentymentalne stereotypy pobożności płytkiej, zbanalizowanej, bliskiej swoistej religijnej nowomowie, bo istnieje takie zjawisko religijnej nowomowy i w kazaniach, i w pisaniu, w prasie katolickiej też. Ta autentyczność, podkreślam, jest szczególnie trudna do osiągnięcia wobec wymienionych wyżej niebezpieczeństw zagrażających każdemu autorowi, który porusza temat religijny. Lecz właśnie ona zadecydowała o trwałych walorach jego wierszy. Trzeba wszelako dodać jeszcze jeden rodzaj zagrożenia, którego udało mu się uniknąć, a mianowicie dystans wobec literackiego targowiska, giełdy, czy jak jeszcze nazwiemy tę szczególną sytuację twórcy, zmuszonego do konkurowania z rywalem o dostęp do odbiorcy. Swoisty wyścig szczurów odbywa się, jak wiemy, nie tylko w handlu, ale i na rynku literackim. Jest to oczywiście kwestia rozpychania się łokciami, dostępu do reklamy w mediach i tak dalej, podobnych praktyk z zakresu promocji tego, co już gotowe, co zostało napisane, ale też kwestia samej twórczości, niejako przymuszanej do rywalizacji z tym, co wystawiane na sprzedaż, co już znajduje się niejako obok na wystawie. A więc do rywalizacji poprzez agresywną innowacyjność. Nowoczesna sztuka awangardowa wcześniej zdała sobie sprawę, że bój o sukces, o odbiorcę wygrywa ten, kto przyciągnie oko widza czy czytelnika
czymś przedtem nieznanym, nieoczekiwanym, zaskakującym, skandalizującym. To jest niesłychana rola skandalu właściwie od futurystów już. Pościg za szokującą innowacyjnością stał się istotną cechą sztuki XX wieku, jej obsesją, jej manią. Nowy pomysł miał bowiem decydować o powodzeniu eksperymentu. Dzisiejsze postmodernistyczne instalacje idą coraz dalej w tym kierunku, coraz bardziej redukują się do owego niezwykłego, chętnie skandalizującego pomysłu. Otóż ksiądz Twardowski całkowicie wolny jest od tej nerwicy. Mówi rzeczy dziecinnie najprostsze, dziecinnie najoczywistsze. Ale dzięki temu wyprane ze wszelkich śladów schematyczności panującej mody, rzeczywiście odmienne, niemal niesłychane. Książę Myszkin u Dostojewskiego, to jest w tej powieści Idiot, wspominając szwajcarskie spotkania z dziećmi, wskazuje na ich dzieci całkowitą inność. Ta inność polega właśnie na braku kabotyństwa, fałszu, na naturalnej autentyczności. Czymś niezwykłym będzie właśnie naiwność, prostolinijność i bezbronność. Brak osłon, brak mechanizmów obronnych, wydanie się bez reszty komuś drugiemu, ustanawiające dialog, jedyny w swoim rodzaju, na zasadzie jakby bezgranicznego zaufania. Czyżby świat poplątany i pomieszany, zraniony i sparaliżowany, oszalały i krzywdzący w oczach pewnych współczucia i miłosierdzia, które przecież nie zapomina o cierpieniu, nieporozumieniach, potknięciach i słabości, miłosierdzia, które owe pęknięcia, drzazgi, zranienia potrafi objąć przebaczającym ramieniem. Szukając uogólnień, powiemy, że wiersze księdza Twardowskiego bliższe są kazaniu na górze niż czuwaniu w ogrodzie oliwnym przed męką, choć i o tym pisze. Są, że bliżej im do świętego Franciszka, do biedaczyny z Asyżu, niż do świętego Jana od Krzyża i jego nocze oscura, nocy mistycznej, pełnej udręki i opuszczenia. Wiersze te bowiem wywodzą się z pochwały stworzenia, w jego nieskończonej wielorakości, w drobnych, chciałoby się powiedzieć, nieważnych szczegółach, które jednak wpisują się w plan Bożego Miłosierdzia, dzięki temu zyskując nobilitację, to jest nobilitacja Biedronki. Pan Bóg zstępuje do codziennych drobiazgów, tym drobiazgom nadaje szczególne znaczenie na drodze do naszego zbawienia. Poetykę codzienności nasyconej i opromienionej ciepłem łaski kiedyś napotykaliśmy u Staffa, ale Twardowski ogałaca ją z retorycznej pozłudki, której nie pozbył się wychowany na młodopolskim postparnasizmie autor Snów o potędze. Otóż właśnie codzienność przeniknięta wiarą religijną, choć nie bez ciepłego, depatyzującego wypowiedź humoru, wydaje się trafiać do szerokiego odbiorcy. Znajduje on w niej swój świat, w tej codzienności. Świat dany w bezpośrednim doświadczeniu, a jednocześnie podniesiony do wyżyn transcendencji. To, co przeżywamy wokół nas jako małoważne, banalnie przypadkowe, nabiera wagi, okazuje się nieść nadprzyrodzony sens. W drobnych kłopotach, uciążliwych przypadłościach, w ich zwykłości pojawia się ustawicznie uśmiech nie tylko Bożego Miłosierdzia, ale Bożej życzliwości, Jego nieustannej bliskości. Kłopoty zakochanych. Zakochani mówili, przecież nie do wiary. Czy to prawda? Może się nam zdaje? Czy tak łatwo się spotkać cierpiącym na miłość w świecie, w którym kłopoty nasze nie ustaną, bo jak diabeł ucieknie, odejdzie i anioł. Jesteś i nie ma ciebie. Ten sam, znowu inny, trochę na odczepnego i trochę na niby, jak len. Co kwitnie niebiesko, biało i różowo, choć świt i zmierzch sprawia, że inne kolory. Czy to ty jesteś blisko? Jakbyś
słuchał serca. Jak matka przechodzisz przez środek sumienia. Jesienią deszcz zasłania, zimą śnieg zabawny. Ten, którego się kocha, jest wciąż niewidzialny. Żeby móc tak nareszcie uprościć, jedną miłość wybrać z wielu miłości, jedną przyjaźń najbardziej prawdziwą, z zim na łyżwach tę jedną szczęśliwą, z psów kudłatych najwierniejsze psisko, z prac doktorskich jasną nade wszystko. To bliziutko już od tej prostoty do jedynej za Bogiem tęsknoty. Pokochać człowieka, by stać się samotnym, być przy najbliższym, by znaleźć się dalej, to nic. Tak trzeba, bo taka jest droga. Właśnie to szczęście, otworzą się oczy miłości ludzkiej, stacyjka uboga. Kochać człowieka, by zdążyć do Boga. Niezwykła to rzecz zbudować poezję z tego, co wydawałoby się najzwyklejsze, najmniej wyrafinowane, najprostsze i właśnie dzięki temu zaskakujące, niezwykłe, paradoksalne. Jednocześnie równie niezwykłe jest złamanie tabu, tak istotnego w sekularyzowanym świecie współczesnej Niwy. Złamanie tabu tym, że mówi się o Bogu otwartym tekstem. Na terenie tej poezji, a więc na terenie publicznym, który poddany został jurysdykcji politycznej poprawności, i to nie tylko mówienie o sakralności, o sakrum, co dopuszcza moda New Age'u, ale wprost bez żenady mówienie o Bogu Abrahama i Jakuba, o Bogu objawienia. Ksiądz Twardowski nie wstydzi się tego, a to jest takie właśnie wstydliwe. Na coś podobnego pozwalają sobie młodzi skandaliści z Frondy, ośmielając odwoływać się do siostry Faustyny, krytykować święte prawo aborcji, jak Tekieli, Keller, Wenzel. Specyficzna inność Twardowskiego nie przypomina jednak tamtego votum separatum młodych gniewnych, tamtego buntu. Jego dykcja, księdza Twardowskiego, nie mieści się w poetyce prowokacji, szokowania. Mówi raczej przyciszonym głosem, toczy dialog z czytelnikiem na temat tego, co wspólne, zwykłe troski, zwykłe radości, ale mówi zarazem o trudnej i niezwykłej nadziei. Wspomniałem już o swoistym, wszechobecnym humorze tej poezji, która jakby nie bierze serio tego, co mówi. Wszystkie nasze ludzkie sprawy widzi niejako w pomniejszeniu. W tym pomniejszeniu złości i słabości stają się właśnie śmieszne. Nasza pycha, ważność, wysokie mniemanie o sobie są jak groźne miny krasnoludków. Także i troski stają się jakoś błahe. Ale ta śmieszność liliputów, dziecinna, niepoważna, wynika z wszechogarniającego, przebaczającego spojrzenia boskiej miłości, także niejako pomniejszonej, zredukowanej na naszą miarę, aby być blisko naszej liliputciej skali. Boża miłość jest w ten sposób odpatetyczniona, jakby pozbawiona ogromu i wzniosłości, jakby pozbawiona majestatu, pozbawiona misterium tremendum. Bóg, wchodząc w pomniejszony świat, w naszą bezradność, sam niejako się do naszej małości i bezradności pomniejsza, jak to bywało w niektórych kolędach. Staje się Bogiem na ludzką miarę, urodzonym w
żłobku naszej stworzoności. Czyżby nadmierna poufałość, zbytnie za pan brat ze Stwórcą, panem zastępów, Kyrios, Sabaot. Zazwyczaj nasza pobożność opiera się na dwóch biegunach. Na przeżywaniu dotykalnej bliskości oraz nieogarnionego majestatu boskiego, wzbudzającego lęk ową starotestamentową bojaźń Bożą, psalmisty. Łaska pozwala przez tę przepaść przerzucić mosty. Wiersze księdza Twardowskiego wyrastają z przeżycia owej przemożnej, miłosiernej bliskości. W jej obliczu wszystkie niby strasznie ważne nasze dzienne sprawy nabierają właściwych proporcji, a więc stają się śmiesznie nieważne, o ile zdołamy przyjąć ów dar miłości. Choć zgodnie ze swoim projektem depatetyzacji, upowszednienia, jakby deheroizacji, poeta woli mówić o kochaniu, o zakochaniu. Spieszmy się kochać, ludzi zbyt prędko odchodzą. W rosyjskiej myśli religijnej znajdziemy określenie chrześcijaństwo różowe, to znaczy zbyt optymistyczne, zbyt pogodne, zbyt pocieszające łatwą pociechą, takie, co unika konfrontacji, frontalnego zderzenia z księciem ciemności, tak żywo przecież obecnym nie tylko w powieściach autora Biesów, ale i w doświadczeniu człowieka wierzącego, nieraz zderzającego się ze skałą także w sobie. Jak mówiłem, wierszom Twardowskiego bliżej do franciszkańskich okruchów powszedniości niż do Mysterium Tremendum, do Noce Oscura świętego Jana od Krzyża, do Boga teologii negatywnej, Boga Dionizego pseudo-areopagity, przeżywanego jako całkowita inność, niepojęta absolutnie, całkowita inność niedostępna. Także Mysterium Iniquitatis, tajemnica nieprawości, zła bezinteresownego, nie bardzo wejdzie w krąg zainteresowań poety, głęboko ufnego w nieustanną, wybaczającą nasze potknięcia, nasze słabości, boską łaskawość i bliskość. Na pewno jego poezja nie przemilcza codziennych udręczeń i goryczy, codziennych trosk i dokuczliwości, ale jej tenor jest, jeśli nie całkiem pogodny, to jak powiedzieliśmy, ufny. Czy z braku, z nieobecności godziny ciemności, godziny rozpętania złych mocy, ogołocenia, opuszczenia, która jest niezbywalnym etapem drogi wiary, mamy prawo postawić poecie zarzut. Niech to pytanie rozstrzygają jego liczni czytelnicy. Dziękuję bardzo.